Okej, zabieramy się za pieczenie. Mamy naszą mąkę, żółtka oddzielnie, proszek do pieczenia, białka, które będziemy ubijać i cukier. I tutaj mamy naszykowane nasze formy tortowe. Mamy na dnie papier i posmarowane masłem. Boków nie smarujemy, żeby ciasto po prostu wyrosło równomiernie. Ok, wymierzyliśmy je, nawet zważyliśmy je, powiem Wam, na wadze, żeby miało taką samą wagę. I teraz po prostu je otulimy tymi właśnie specjalnymi, mokrymi już dookoła ręcznikami. Ok, i voilà, mamy dwie miseczki już i mamy nasz pasy mokre. I wrzucamy do piekarnika teraz. Ok, do nasączenia naszego tortu, żeby był wilgotny, będzie nam potrzebna 250 ml przygotowanej wody, sok z pół cytryny i pół łyżeczki spirytusu. Mieszamy nasze składniki i będziemy właśnie nasz przebiszkopty namaczać i będziemy je namaczać, powiem Wam, od zewnątrz do środka. Biszkopty. Biszkopty są bardzo, bardzo ważne w Waszym przepisie. Powiedziałabym nawet, że najważniejsze są tutaj biszkopty, jeżeli robicie torta. Przepis na biszkopta potrzebny Wam jest jeden, sprawdzony, którego będziecie używać zawsze i zawsze będzie Wam wychodził. Jeżeli chcecie przepis na mój biszkopt, to pod filmikiem w pierwszym komentarzu zostawię maila, adres maila i wyślijcie mi po prostu maila pod ten adres z tytułem przepis na biszkopt do tortu. I ja się właśnie z Wami podzielę tym biszkoptem, tym przepisem dokładnym. Składniki, wykonanie i będzie kosztował on 5 funtów, ale będziecie używać go cały czas. Gwarantowane to są biszkopty wilgotne, przepyszne, nie jakieś tam suche. To jest podstawa po prostu. Więc wracając do naszych biszkoptów, to po upieczeniu ciasta, 10-15 minut po upieczeniu, możecie je zawinąć właśnie jak są jeszcze ciepłe, właśnie w folię, szczelnie. I wtedy wkładacie je już jak sobie wyschną do lodówki i możecie zrobić Wasze biszkopty tydzień nawet przed robieniem Waszego tortu, co jest naprawdę pomocne. Więc ja zrobiłam takich biszkoptów 3. Ten dzisiejszy tort to jest tort taki próbny, powiem Wam, i ten tort będę robiła. Chciałam rozrobić jeszcze wyższy z 4. Z 4 właśnie chciałam jego zrobić, ale ten dzisiejszy tort jest tylko z 3. Ok, jedyny dżem, jakiegokolwiek będziecie potrzebować do tortów, to jest dżem porzeczkowy. Dlaczego? Bo porzeczka ładnie przełamuje nam słodkość masy tortowej. Dlatego naprawdę polecam dżem porzeczkowy, zazwyczaj pójdzie nam cały słoiczek. Ok, przechodzimy teraz na składniki, na naszą przepyszną masę do torta. Będziemy potrzebować 8 żółtek, olej rumowy, 1 budyń śmietankowy, 145 g cukru, 2 kostki masła i mleko. Z mleka będziemy rozrabiać budyń pierwszy, żeby był gęściejszy. Używamy prawie że pół litra tego mleka. Ok, więc Waszą margarynę ubijacie na gładko, a żółtka, 8 żółtek, wrzucamy do naszego budyniu. Tak wygląda nasza aksamitna masa, ale ona zgęstnieje w lodówce jeszcze. Teraz użyjemy tej specjalnej maszynki, żeby przeciąć je na pół jeszcze raz. Ok, szykujemy narzędzie zbrodni, czyli nasze spatula, to czarna właśnie będziemy krem. Tutaj nasze rozprowadzić nasz krem, nasze narzędzie zbrodni, to będziemy wygładzać brzegi, to też takie mniejsze, łatwiejsze i na górze. I mamy też nasz dżem porzeczkowy, jak tutaj widzicie. I mamy naszą masę do tynkowania. Tak ona wygląda. Ona jest troszkę jeszcze taka rzadka, ale zgęścienieje i będziemy wkładać jej do lodówki.
Okej, plan jest taki, że będziemy pierwsze, mamy trzy biszkopty. Te biszkopty są przecięte na połówki też, jak tutaj widzicie. Pierwsze będziemy wrzucać dżem porzeczkowy tutaj, pomiędzy te. Potem naszą masę. Potem dżem, potem masę, dżem, masę. I będziemy robić właśnie na pół nago, jak to się nazywa, jak Anglicy to nazywają, semi-naked. Będziemy masę do tynkowania obłożymy raz, delikatnie. I wrzucimy do lodówki, żeby ta masa się utwardziła. A potem dopiero dowalimy tej masy, zakolorujemy. I tą masę jeszcze raz nawias całe ciasto otynkujemy. Więc Nie zaczynamy. zapominajcie, że na początku musicie wziąć sobie taki troszeczkę wrzucić, żeby się ciasto przykleiło i nie ruszało, czyli po prostu wrzucimy sobie ładnie tutaj. Teraz nasączymy nasz tort, czyli zaczynamy o pobrzegach i do środka. I wtedy dopiero warstwę naszej masy idzie na górę. Okej, wypełniliśmy teraz właśnie warstwą, jak tutaj widzicie, oddziela się, bardziej żółta jest. Warstwa tutaj jest na górze masy naszej do wypełnienia i będziemy tak robić trzy nasze biszkopty. Nie martwcie się po bokach, bo to wszystko wyczyścimy. I teraz wrzucamy masę znowu na wierzch. Mamy dwie warstwy już. I trochę masy do tynkowania. Okej, mamy dwie części teraz, dwa biszkopty tutaj są. I teraz dokładamy trzeci. Tak wygląda nasza masa z lodówki, którą wyjęliśmy. Czyli musimy je doprowadzić do temperatury pokojowej pierwszej, a potem będziemy ją właśnie kolorowić na niebiesko w tym przypadku i będziemy dopiero tynkować nasz tort. Okej, tak wygląda nasz tort. To jest właśnie tort po pierwszym naszym otynkowanie, jak to się nazywa, czyli po angielsku semi-naked, czyli ten semi-naked tort był w lodówce, akurat włożyłam go przez całą noc i usztywniał i teraz dopiero możemy drugą warstwę i dekorować po prostu. Okej, teraz będziemy dekorować nasz tort, dwa kolory będziemy łączyć, czyli ten jest navy, a ten jest sky blue. Dwa kolory połączymy, tego więcej, tego troszeczkę. Mamy naszą masę z lodówki, teraz ma ta masa już temperaturę pokojową. I to jest nasz tort. Kolor niestety nie wyszedł taki jak chciałam. Taki wyszedł tam niebieski, ale taki, no, taki jak widzicie tutaj. Trochę za ciemny, nie taki jak chciałam, bardziej turkusowy bym wolała, powiem wam. Thank you.